Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w horror. Mówiąc szczerze, natrafiłam jakoś na parę takich przypadkowych odcinków Outlasta i nie mogłam tego obejrzeć do końca, bo tak się bałam, więc zobaczycie w tym odcinku, jak ja się boję i myślę, że będę się drzeć. I to głośno, więc mam nadzieję, że to sąsiedzi mnie nie zabiją, bo zamykałam wszystkie drzwi w domu. No i zaczynamy nową grę, słuchajcie. Poziom trudności, weźmiemy normalny, bo jak wezmę coś innego, to boję się o swoje życie. Jak będą tutaj jakieś notatki się pokazywały, to ja po prostu będę to przecinać. Będziecie mogli sobie zastopować i szybko przeczytać. I o co tu chodzi? Jestem dziennikarzem i wybieram się do szpitala psychiatrycznego, bo dzieją się jakieś tam dziwne rzeczy i muszę zbadać tą sprawę, więc klikamy kontynuuj. Jedziemy tutaj jakimś samochodem, słuchajcie. Chciałabym to przyspieszyć, więc może to przytnę. Jadymy, jadymy! Patrzcie, jaka kierownica piękna, jak lampa dla kierowca. Strasznie głośno mam te dźwięki z tej gry ustawione, więc naprawdę będę chyba tu krzyczeć max. Tragedia. Wyjechaliśmy na miejsce. To jest nasz samochód. Dobra, mamy tu jakieś papiery. Musimy zobaczyć, co to jest. Jakieś notatki. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji. Mamy tutaj baterię i kamerkę. Więc będziemy mogli nagrywać te wszystkie rzeczy, pobawimy się trochę w daily vlogi, w youtubera się pobawimy. Widzicie? Można sobie tak nagrywać, więc będziemy mieli materiały zrobione. Wydaje mi się, że musimy wysiąść teraz, ale... A, to jest tryb nocny, ok? Wysiadaj, panie, bo na razie nic nie mogę zrobić za bardzo. Ok? Dobra, musimy teraz trochę obadać te sterowanie, więc mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. Ten zamek jest taki creepy. Sprawdź zakład psychiatryczny. Lecimy. Chcę zobaczyć, co tu się dzieje. Woo. Zamknęła się brama, więc już sobie nie wyjdziemy stąd. Idź, idź. Komputer. Ale tu nic nie możemy za bardzo z tym zrobić, więc idziemy. Nic nie pozostało nam, nic innego, jak pójść do środka. Jezus, jakieś wilki tu wyją. Co to się dzieje? Otwórz drzwi. Okej. Okay. Nagramy tutaj. Trochę jak Harry Potter, słuchajcie. A wypróbujmy ten tryb nocny. To chyba było F, okej. Więc... Jezus, co to za odgłosy? Co to za odgłosy dziwne? No, lecimy. Patrzymy, co tu się będzie... Co tu się będzie działo, przepraszam? O nie! Jakiś koleś tam w oknie był! Coś tutaj dziwnego. Wiatr wieje. Co to, jakiś czołg? Jakieś dziwne samochody tu stoją. Aby biec, przyciśnij shift. No to biegniemy. Tutaj, proszę bardzo, jakiś domofon. Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Sławku. Że drzwi otworzymy. No i nie chciałam tego nagrywać. Okej, dobra. Są zamknięte. Co tam się świeci dziwnego? Dobra, to lecimy gdzie indziej. Poszukamy. Idźmy w tą stronę. Tutaj był ten koleś, co z okna wyglądał. To już po prostu zaczynam się bać tego wszystkiego. Tu kolejna brama. Spróbujemy wejść. O! Słuchajcie, jakaś dziura. Kucnijmy. I idziemy. Świeci się tam jakieś światło, więc... Możliwe, że tam coś się dzieje. Tutaj są jakieś drzwi. Zapewne są zamknięte, ale możemy jeszcze sprawdzić to. Jakieś światło. Oczywiście, no jakby inaczej. No to lecimy teraz na te rusztowania. Po prostu. Kamera jest włączona. Dobra. Aha, że można przybliżać. Dobra. Tutaj jest jakieś okno. Patrzę na to. Chodzimy po drabince. Wilki wyją. Jezus. Już straszna muzyka się zaczęła. A tu się jeszcze nic nie zaczęło dziać, więc ja po prostu aż się boję. Skacze. Piękny. Spinaj się do góry. Nie, ta muzyka już po prostu mnie denerwuje, powiem wam. Znaczy nie denerwuje, straszy po prostu, tak. Nie. Strach się bać po prostu. Ja będę tu krzyczeć, ja od razu wam mówię. Dobra, lecimy. O nie, o nie. Nie, dobra, oni tylko tak chcą mnie nastraszyć na samym początku gry, więc nic tutaj się takiego nie dzieje. Po prostu zgasło światło i tyle.
No to lecimy. Czekajcie, tam są jakieś drzwi, tak? O, tam jest jasno. Dobra, jesteśmy tutaj, jakieś pomieszczenia. Tutaj z jednej strony coś zagracone, z drugiej również, więc trzeba iść do przodu. Słyszę, jak ktoś idzie gdzieś na dole, na górze. Ktoś tu gdzieś chodzi. Jezus Mary. Jakiś pan ksiądz? Książeczki. Tam coś leży. Jezu, co to? Boże. Dobra, wychodzimy z tego pomieszczenia. Tu są te drzwi jedne, a tymi nie wychodziliśmy jeszcze, tak? Tu nikogo nie ma. Też nikogo nie ma. Tam się coś świeci, więc tam idziemy. Tu jakieś dziwne pomieszczenie. Komputer. Ale są baterie, więc weźmy sobie je. Przydadzą się. Na kompie nic się nie dzieje. Wychodzimy. Okej. Co to jest? A nie, tu jakiś świat. O, jakaś notatka, patrzcie. Czyli mamy jakieś postępy tu. Sprawdzamy. Tutaj przebieg leczenia jakiegoś pacjenta. Okej, to nas za bardzo w tym momencie nie interesuje. Więc lecimy dalej. Ktoś zamknął te drzwi. Ale nie chcę ich próbować otwierać. Boję się, powiem wam szczerze. Krew się leje. Tu jakieś kraty wystają. Zamknijmy sobie te drzwi. Czy nam nikt nie wejdzie. Co to, jakieś zęby? Automat z kolum. No i co? Więc nie mamy innego wyjścia. Ja nie chcę wchodzić tam tego pomieszczenia, co się zamknęło, więc idziemy tutaj. Choć w sumie to też źle wróży, bo to jakaś krew kapie. Ej, weźcie, aż się boję tu wchodzić. Dobra? Sprawdźmy, co tu jest. Tam jest światło, więc tam lecimy. Idź, idź. A nie, to jakiś pacjent. Zapominam, że nie można się tak za bardzo wszystkiego bać, bo to są jacyś ludzie. W końcu to szpital psychiatryczny, więc na pewno nie jestem tutaj sama, więc trzeba się ogarnąć w tym temacie. Tam ktoś chodził przed nami. Okej. Gra się zapisała. Tu może spróbujemy to otworzyć. Zamknięte. Tutaj przejść nie możemy. A tutaj mamy bibliotekę. No to do biblioteki może wejść. Na pewno tutaj nie będzie jakichś ludzi. Co to było? Co to było? Aż się boję włączyć tą kamerę. I ta muzyka. Nie łap się tą ręką. Nie! Ja nie chcę tej muzyki! Ja się jej boję! Dobra, idziemy. Co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego ja gram w tą grę? Dlaczego wy chcieliście horrory zobaczyć w moim wykonaniu? Musi być jakiś refling na leki dla Glampauli po tej całej sytuacji. Ej, on nie ma głowy. Nie, łap się tą ręką, bo ja się boję przez siebie. Jakieś głowy są przyczepione. O nie, tu jakiś koleś wisi. Jezu, on się dławi. Coś mówi. Wydostali się. Zabili nas. Odmieńcy. Czy tu są jakieś dziwne stwory? Nie masz z nimi walczyć, musisz się ukryć. Frontowe drzwi można otworzyć w pomieszczeniu ochrony. Czy musimy iść do pomieszczenia ochrony? Jest to natychmiast. Boże. Okej, widzę, że bateria nam pada, ale mamy jeszcze jedną. Ale wychodzimy tutaj do tych drzwi. Dobra, otwórzmy je. Kto tam idzie? Ktoś tam chodził. Kto to był? Dobra, tu jest jasno, więc tu idziemy. Idziemy do ludzi. Tam jakieś drzwi są otwarte. Co to jest? Co to jest? Boże.
No kim ja jestem? Glampaulą. Czemu mnie zabijacie? Tu chcecie mnie coś zrobić? Się boję. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ej, ja już po prostu nie daję rady dalej grać. Chyba zaraz zakończymy tą grę. Jezus Maria. Zadanie: ucieknij z psychiatryka, dostań się do pomieszczenia ochrony, albo blokować frontowe drzwi. Tutaj jakiś koleś zabity, a tu są jakieś notatki, zobaczmy. Zagład psychiatryczny, tutaj jakieś informacje dalej na ten temat, więc tu się nam raczej to nie przyda. No to lecimy, widzę, tu są jakieś drzwi. Idziemy tu. Ej, kurde, co to za koleś? Słuchajcie, same te odgłosy mnie po prostu... Aż nie wiem, co mi robią, boję się po prostu strasznie. Co ja robię ze swoim życiem? Czemu gram w takie gry? Jeszcze nie mogę krzyczeć, bo mnie gardło boli. A, tu jakiś zabity typ. O, myślałam, że tu coś wyskoczy, więc w sumie dobrze. Nie było aż tak źle. Jezus Maria. Tam jest jasno, więc idziemy tam. Tam się coś świeci. Tu jakiś koleś leży zabity. Muchy latają. Bateria. Super. Przyda nam się. Kurde, ktoś mi drzwi zamknął. Ja pierdzielę, noż po prostu w mordę strzelił. Szlak rasny, trafi krew nagła, zaleje, gdzie są pieniądze za las. No i ktoś tu wyskoczy, no na bank, zamykają przede mną drzwi. Co za typy. O, tu jest to pomieszczenie do ochrony, tu się mieliśmy dostać. Potrzebna jest karta, kurde, musimy jakieś karty szukać, magnetyczny. Zobaczcie, to są jakieś monitory. Lecimy dalej. Tu coś jest otwarte. Tam ktoś siedzi, czy co? Znowu jakiś zabity typ. O, kolejne dokumenty. Jakieś raporty tworzą, okej. Nie ma tu żadnej baterii. Chociażby się bateria przydała przy tych dokumentach, no ale nic. Wejdźmy tymi drzwiami. A tu jeszcze nie byliśmy. Okej. Zamknięte. A to czyżby tutaj ten kod? Nie chcieli. Dlaczego musimy ponieść za to karę? Co się to gada? Zabije nas. Cofnijmy się. I sprawdźmy jakieś inne przejścia. Pobiegajmy trochę, póki mogę. Tam coś jest, ale tam są zamknięte chyba, tak? Okej, to tam nawet nie będziemy próbować wchodzić. Tu widziałam coś było. Jakieś drzwi. Albo po drugiej stronie. O, po drugiej stronie coś jest. To coś jest otwarte? A, tu są drzwi otwarte. No to ładnie, ładnie. Wchodzimy tu. Aj. Będę śpiewać, żeby się nie bać, bo taka jest moja rada. O, tu jakieś pomieszczenie. O, zobaczcie. O. Chcę zobaczyć, co to było za dokument. Przebieg leczenia. Wejdźmy tu. Jakiś kolo tam siedzi. Przejdźmy tutaj tak. Może nam nic nie zrobi. Ty. On jest jakimiś lekami naćpany, to wiecie. Jakieś dziadki siedzą. Oglądają telewizor, na którym nic nie ma. Znowu jakieś dziwne muzyki. Ten jest schowany. Ominijmy ich trochę. Zobaczmy, co jest w tym pomieszczeniu w ogóle. Nagrajmy trochę tego. O, tu można wyjść sobie. Mam tu wejść. Ja się boję otwierać takie drzwi znowu. Okej, tu nic nie ma takiego. Tam niby siedzi jakiś typ zabity. O, jest karta! Jej!
Bier ją. Musimy się stąd wydostać szybko. Okej, czyli tędy na dół. Tylko spieprzamy szybko do tej ochrony, żeby wydostać się stąd. Pięknie. Jest ten typek nasz kochany, to już możemy biec koło niego. On nam nic nie zrobi, no nie? Idź se. Dobra. Spoko. Puść. Spokojnie, ziomuś. Co za ziomek. Ty, stąd biec trzeba, bo ja już nie wiem, co tu się dzieje. Boże, jedyny. Co oni chcą ze mną zrobić? Gdzie było to wyjście? Tutaj, dobra. Leć. Dobra, szybko idziemy otworzyć to pomieszczenie ochrony. I tyle w tym temacie. Czekajcie, gdzie ono było? Gdzieś tam. O, tu mamy pięknie. Lecimy, biegniemy tam szybko. Jest! Wchodzimy. Yeah! Otwieraj te drzwi. Zamknij je za sobą, żeby nam tu nikt nie wlazł. Zobaczcie, komputery, widać tu, co tu się dzieje. Wpisuj kodzik, trollololo. Security system. O nie! Ten koleś, co mnie tam bił po mordzie na początku. Co tu się stało? Zrestartuj generator w piwnicy. Ktoś tu idzie. Do szafy, Glampaula, do szafy. Patrz na to. Ty, on tu ktoś chodzi? Oluju? Nie? Idź stąd. Ej, on jest na tyle głupi, powiedzcie mi, żeby nie otworzył tej szafy. Prosiaczek znajdę wszystkie. O nie. Otworzył szafkę obok, ale naszej nie. I poszedł. Słuchajcie, ja kończę tą grę, nie dam rady dalej grać, po prostu zestresowałam się, pokrzyczałam, popiszczałam. Więc dajcie lajka w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli chcecie się ze mnie pośmiać. I w przyszłości jakiś refling chyba na leki będzie musiał się pojawiać, bo jak ja to przetrwam, to nie wiem, ale mam nadzieję, że ta seria wyjdzie fajnie z Outlasta i widzimy się później. Pa, pa, pa! Boję się. Zamykam to gówno. Zapisz i wyjdź. A jak? Tak. Zapraszam Was na moje inne filmy, a w szczególności po prawej stronie nowa seria To nie książka oraz po lewej stronie nowy odcinek z gry The Sims 4. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę.